A z nami ponownie pan Mieczysław Hryniewicz wraz ze swoją złotą rybą. Ja chciałam pana dopytać, kontynuując ten wątek optymizmu, jak pan ocenia większość swoich ról? Czy to były role raczej dramatyczne, czy właśnie optymistyczne? Bo pierwsza rola była szalenie nieoptymistyczna i ten, bo człowiek dostał karę śmierci, bo to był film Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, Zapis zbrodni, to pan redaktor pamiętał właśnie, przypomniał ten i to było straszne. A tak to w tej chwili ta moja rola w serialu Na Wspólnej jest taka, myślę, dość w sumie optymistyczna, ciepła przede wszystkim, także, że spotykam się z sympatią. Nikt na mnie nie pluje, nie mówi Brunner, ty świnio, czy coś takiego, tylko Zięba, jesteś moim bohaterem, albo taka pani gdzieś tam na targu, joj, ładniejszy niż w telewizorze. Naprawdę? No to pięknie. Takie coś usłyszeć, to mają. Ale to musiał pan we Wrocławiu słyszeć. W Gorzowie akurat to było. Ale to też nasi tam są. Tak, no także nie słychać, to jest Wrocławia. Tak? No właśnie, bo pan się urodził na Dolnym Śląsku, ja niedaleko. Się tak, pozdrawiam wszystkich ziomków. My witamy w naszych i rodzinę, rodzinę też trzeba. Jak pan ułożył artystyczny życiorys z Wąsocza tutaj? Z Wąsosza do Warszawy przez Wielkopolskę, bo jednak przedtem był Poznań. Szkołę kończyłem już podstawową w Wielkopolsce, w Bojanowie, potem Poznań, technikum budowlane, no i potem Warszawa. Taki normalny tutaj, no jeszcze nie Hollywood, ale H już ma w nazwisku, także. Ale po drodze była również Francja, prawda? Francja tak, ale to każdy myśli, że ja mieszkałem we Francji. Ja tam byłem 5 miesięcy, nigdy nie byłem roku na przykład. Czyli to nie była taka pełna emigracja 12-miesięczna. To się jakoś tak zrobiło, że krążył pan pół roku tu, pół roku tam. Dużo nazbierało pewnie, ze 3 lata może nawet, ale to... Ale nie miał pan myśli, żeby jednak w tej Francji pozostać? Zawsze miałem tutaj sztandary i jeszcze Polska nie zginęła i tak dalej. Tak. Czyli jednak. Tak, tak. A jeżeli chodzi o okres szkoły teatralnej, jak pan wspomina ten okres? Czy trudno było się dostać do szkoły teatralnej w tamtych czasach? Znaczy, ja pierwszy raz w ogóle do Warszawy przyjechałem na egzamin. Ja jestem szczęściarzem wielkim. Macie państwo człowieka szczęśliwego przed sobą, a szczęście jest zaraźliwe, także... Nagroda idealnie przyznana. Tak jest, to się cieszę bardzo. I pierwszy raz do Warszawy przyjechałem i po drugim etapie, pamiętam, zadzwonił ojciec. Ja go nie poznałem, bo pierwszy raz z nim przez telefon rozmawiałem. Tak. Myślałem, że to jest wujek. I ojciec mówi, no to ty jesteś genialny. Już 2 etapy przyszedłem. A ja, dlaczego ja genialny tutaj? No bo znowu ci się udało oszukać wybitnych profesorów. Także... Czy pan się dostał za pierwszym razem? Drugiego tak? by nie było, dlatego że ja po technikum już miałem fach w ręce, jak mój ojciec mówił, a tylko próbowałem jakby się siebie zrealizować, dlatego że spotkałem kiedyś człowieka, miałem ze 14 lat, który grał na akordeonie, płakał tam gdzieś u cioci na imieninach, że zawsze chciał być artystą, a nigdy nie próbował. I ja to tak zapamiętałem, że spróbowałem. Więc optymistycznie należy próbować. Oczywiście, że tak. Ja bym 6 razy nie zdawał, czy 4 razy, ale spróbowałem. Proszę bardzo. No i co z tego wyszło? Wyszło to, że jest pan aktorem zarówno teatralnym, ale też filmowym. Gdzie pan się lepiej czuje? Czy na scenie, czy przed kamerą? Ja w tej chwili w teatrze nie jestem żadny. Ja bardzo dobrze zaczynałem, bo to zaraz po szkole zabrał nas sześcioro. Adam Hanuszkiewicz, ta słynna balladyna taka na motorach. Pan grał w tej balladynie. Tak, Wiktor Zborowski, chyba Chochlik, Jaskierka, Bożena Dykiel, Goplana. Tak. Zupełnie tak. Chodziło o świat egzotyczny. To słynne przedstawienie, które szło chyba w ciągu 3 lat prawie 500 razy. No 400. To historia polskiego teatru. No tak, i chyba najważniejsze, no dobra, jedno z ważniejszych przedstawień lat 70. na pewno. No przynajmniej było bardzo, bardzo dużo szumu. Tak było. Tak, tak. Bo to było bardzo nowoczesne jak na owe czasy. Tak, i to, no ale to daje też Warszawa, że to się odbyło w Warszawie, że to jest jednak robienie... Tu we Wrocławiu robił Helmut Kaiser, który cały czas właściwie tu był spełniony, robił Różewicza i tak dalej. I że tak właściwie niewielki sens jest tego robienia tutaj, bo Warszawa nie przyjeżdża. Warszawa była opiniotwórcza i tak dalej. Świat przyjeżdżał jednak do Warszawy. I to dzisiaj najpierw. Tak zostało. Tak? No pewnie tak. No ja już odszedłem prawie z teatru, także... Ale, ale tęsknię cały czas do teatru, tylko nic nie robię, żeby tam wrócić. Takim kolejnym przełomem w pana karierze była słynna rola w Zmiennikach.
No to jest zupełnie, bo to po susze, taki dość takim okresie destrukcyjnym moim, gdzieś tam zrobiłem wszystko, żeby mieć rolę. Aktor na ogół jest niezadowolony z siebie. Ja po zdjęciach próbnych, bo tam były takie dość ciężkie zdjęcia próbne, wyszedłem po raz pierwszy w życiu zadowolony z tego, co zrobiłem. Raz w życiu wyszedłem zadowolony z tego. Mhm. I mówię, no teraz to już tylko... I się spełniło. I to jak było pan wspomina tę rolę? Sympatycznie, miło wspominam, tylko że... Dobra praca na planie. Ja nie byłem takim wielbicielem, za co bardzo przepraszam, pana Stanisława Barei i tych żartów i tak dalej. Nie miałem świadomości. A człowiek był cudowny w ogóle. Mhm. Taki bezkonfliktowy w sensie, że ja nienawidzę, jak musimy tworzyć w konflikcie na przykład, albo ktoś szuka, czy coś takiego. Mhm. Praca była sympatyczna, przyjemna i taki też był efekt. Praca musi sprawiać radość, bo jak nie, no to nie ma optymizmu, prawda? Nie ma radości, nie ma szczęścia. A gdyby pan mógł wskazać takie marzenie zawodowe na tą chwilę, to co to by było? Ja miałem marzenie zawodowe, to miałem teatralne. Jeszcze pewnie coś tam mam. No Hamlet to już poszedł, prawda? Chyba, że koncepcja. O, koncepcja. No właśnie. Koncepcja tak? Musi być. Tak, 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 tak. Ale miałem taki z Ganarel na przykład w Don Juanie. I zagrałem z Ganarela w Don Juanie w Poznaniu w 98 roku, gdzie poznałem zresztą moją żonę Ewę Strebejko. Jesteśmy małżeństwem prawie 20 lat właśnie i to jest jakby z tej roli mój największy zysk. To miło, że scena przełożyła się na tak, życie prywatne. Jest fantastyczną i jeszcze... malarką, scenografką, aranżatorką wnętrz, także że to bardzo się rozumiem, że dzisiaj czuje się pan optymistyczny i spełniony. Bardzo. Bardzo spełniony i tak szczerze mówiąc, moje marzenie to właściwie się ogranicza w tej chwili do tego, ażeby wspólna szła jak najdłużej, ażebym coś jednak w teatrze zrobił, ale już nic takiego, co by było wielkie, trudne, odpowiedzialne bardzo. Odpowiedzialne i czaso i energochłonne. I też prowadzę różne imprezy, eventy, jakieś coś tutaj, tego, także kontakt z publicznością mam, zapraszają mnie, ja mam taką, to nazywam gawenda poetycka, ostatnio byłem w Mogilnie na przykład z gawendą poetycką. Mówię o poetach, których poznałem, między innymi Wojaczka wspominałem tutaj. Wrocławskiego. Ja go akurat w Warszawie poznałem w nie najlepszej formie, ale i opowiadam o poetach, którym coś zawdzięczam, których znałem, których lubię, kocham i tak dalej. Także ludzie to słuchają, bo no, poezja może uratować świat. No. Ja jeszcze na koniec chciałam dopytać, czy kiedykolwiek interesował się pan reżyserią? Nie. Nie za bardzo, dlatego coś tam robię czasami, prowadzę jakieś z dziećmi, czy jakieś takie zajęcia teatralne, parateatralne i tak dalej, ale pamiętam kiedyś Bogusz, ale to się nie nadaje o tej porze do zacytowania, Bogusza Bilewskiego. Proszę wypikać. No właśnie. Który powiedział, że tak, czy jak ma jakieś pomysły, ale jak sobie pomyślę, żebym miał się z tymi aktorami tak męczyć, to... To nie. To nie. Tak. Bardzo panu dziękujemy za wizytę w studiu, za tę gawędę poetycką. Mieczysław Hryniewicz był naszym gościem. Sprawdzam nazwisko, żeby nie pomylić, broń Boże, jednej literki. Chociaż dwa życzenia proszę spełnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.